Radio Tok FM, una Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. No i zobaczymy, czy ta nasza Litka, ona bardzo jest wytrwała, jest bardzo wytrzymała, bo zdaje się, że dzisiaj kolejny dzień bez jedzenia wytrzyma. Kolejny dzień bez jedzenia. To jak to możliwe? No, nie można tyle żreć. Żreć. Nie można tyle żreć. No, także radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I proszę być z nami. Czego się boi Hugon? Czego boi się ten? Czego boi się tamten? Także nadużywanie władzy. No niektórzy ludzie to są w miarę odporni, że jak chcą nimi rządzić, nad nimi rządzić, pomiatać nimi, to oni się nie poddają. I na przykład taką osobą była Litka, która mówi, że to jest woda na nasz młyn. To wszystko, co ty mówisz, to wszystko, czym chcesz mnie zastraszyć, to jest woda na nasz młyn, na mój młyn, no właśnie. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i zobaczmy, 600, do tej Litki zadzwonimy, 661, 174, 951. No i tak, przez jeden zadzwonimy, zobaczymy. 661, 174. Patrz, o, teraz dopiero dzwoni. Także te telefony różnie działają. No i jak tam w domu jesteś? No, gdzie byłaś dzisiaj? Pobiegałaś sobie, tak? Aha. A u tej Kryśki byłaś? Co tam u niej słychać? Aha. No. I co, Wiesio nie przyniósł ci tych bułek i tak dalej? Ale jak? Aha. No dobrze, to więc nawet myślałam, że ci zostawię kartę tam, parę dziesiąt złotych jest, byś sobie tam coś kupiła. Ale więc, ale ta świnia, zobacz, jak to możliwe, żeby oni mu nie wypłacili. Dzisiaj już jest 17. No. Właśnie, no dobra, no to tak sobie dajesz radę. Jesteś bardzo wytrwała, wytrzymała, bo ja ci coś powiem. Kiedyś ta Bożenka Rossa, co uczyła polskiego w tej szkole, to ona prowadziła taką kurację Majera. 28 dni nic nie jadła i piła tylko wodę, rozumiesz? Jest kuracja Majera. A poza tym ona, jak jest tą nauczycielką, to musiała coś mówić. A więc w szkole, żeby z dziećmi, to ona dokonała cudów. Cudów. No. Nie, jest taka kuracja Majera. Nawet jak ktoś sobie na smartfonie sobie wyświetli, to mu się wszystko właśnie pokaże, że kuracja Majera to 28 dni, nie 29, bez jedzenia wszystko. No. No nie, ale to więc ona chciała się po prostu, ja wiem, odmłodzić. W tym sensie, że niekoniecznie odchudzić, bo przecież gruba nawet nie była. Ale to wiesz, to kiedyś to były różne pomysły. Nie wiem, czy teraz ta kuracja Majera przejdzie, bo są takie kuracje, że można też jeść wszystko. Gdzieś tak było, tak, tak. Oj, wszystko Państwo możecie jeść, tylko to, te warunki. No, a jakie ty kuracje będziesz przechodziła? Aha, bo mówię, że ty jesteś odporna, że ty możesz dwa dni nic nie jeść. Jak ruskie i tak sapagi coś tam żrą i przeżyją. Niech to się też stało, że do takiego właśnie szczytu dochodzi w Warszawie.
Dwa dni można właśnie, no. No. Także widzę, że tobie to jesteś odporną. No. A słuchaj, a co tam jeszcze słychać? Tutaj taki upał jest, wiesz, przyszedł. No. Przyszedł ten facet, co go ten Stasio nie lubi. I taki był wściekły dzisiaj, proszę ciebie, chyba dlatego, że myśmy z tym Lewartowskim. Tyle pieniędzy zarobiły, najwięcej rekord. Słuchaj, zarobiłyśmy pieniędzy, że on na pewno ma jakieś tam inne pieniądze ukryte, ja tu się nie reklamuję, ale on dostał z tej koperty ze 250 zł tylko. No i bezpieczeństwie, choćby gospodarce, inwestycjach, rozmawiać właśnie z przedstawicielami. Natomiast ten Stasio dostał ponoć 1100 zł za wszystko. Tylko. No, tam po 4 zł za godzinę, to więc wiesz. No, ale on tutaj ponoć miał przeprosić tego całego, wiesz, Zbynia, miał przeprosić, ale przecież to nie jest w jego stylu, żeby ja za szybko do niego mi się zadzwoniło, a on do niego za szybko zadzwonił, bo chciał to wrócić, ale to nie jest w jego stylu, żeby na kolanach, a ja tutaj ten Bielecki był, a ja przy nim mówię do Stasia, Stasiu, na kolanach, a on nie zrozumiał tego mojego wielkiego żartu, bo jak to ten podsłuchiwał, no to więc co ja powiem. A on za szybko zadzwonił, to by mi się powiedziało, słuchaj, udaj, że przepraszasz, że tam za bardzo się zdenerwowałeś, wyskoczyłeś. No to by jakoś tak sztucznie, gdyby, ale on nie umiał nawet tak sztucznie się pokajać i mówi nie, jak pan mnie już nie, bo już teraz pan mnie też zdenerwował i nie. I się szybko, słuchaj, ludzie w ogóle nie mają psychologii w sobie, są ciemni, słuchaj, i się szybko denerwują, i ten denerwuje się, i ten denerwuje się, no to chyba... No to skoro ten Stasio nawet tutaj policję wzywał, no to po takich wygłupach, no to chyba nikt by do pracy nie przyjął. A poza tym on, a potem jeszcze go zastraszał, mówi, że pijakiem jesteś, że podam ciebie tam do sądu i tak dalej. I ja mówię, że gdyby i tak podał do sądu, to i tak on by go oczernił, na pewno mu zły PR zrobił, na pewno nie musiałoby być dobrze, mogliby go też wywalić z roboty. No. No bo jeżeli są takie podejrzenia, jeżeli jedna osoba mówi, jak to u Żyda było, że idziesz drogą i jeden Żyd ci zwróci uwagę, potem drugi, potem trzeci, to ty się zastanów, czy to przypadkiem tak naprawdę nie jest, no. Że Europa to nie tylko Unia. Także słuchaj, no bądź grzeczna, no. I teraz zobacz, jak on przyjdzie, jak dostanie forsę, to miesiąc zwykle na wernisaż już nie pójdzie. Bo on już będzie wiedział, że już to piwko sobie kupi, strzeli, jedno, drugie, a ja mu powiedziałam, wiecie, że tam co zapłacisz, to tak symbolicznie w tym banku masz rozpisane, weź tę torbę taka, co tam ona wisiała na tym, na drzwiach wisi jeszcze. Nie, on to chyba wziął. Ja mówię, weź to, tamten rachunek w to wóz. Taka cienka, fajna torba. Czarna. No i zakupy to więc tę torbę niekoniecznie, ale coś tam właśnie, że w nią włoży. I mówię, że pojedź na jubilerską, kup sobie telefon taki gruby, tam 60, 70, kup sobie kartę w kiosku, dasz dowód, czas zarejestrować i za 5 zł i potem będziesz miał do Twittera. Jak będą prosili o hasło, czy coś, to ci przyjdzie SMS, hasło, kod zwrotny i tak dalej, to wtedy będziesz miał, bo taki cienki już nie kupuj, bo to wiesz, te telefony to może i tak takie trochę oszukane były. Ale jak taki gruby kupi, to czasem te takie telefony, co ty masz, widzisz, po Janku, to te telefony nawet mają czasem dobrą baterię, wiesz? No, i kup sobie tam, mówię tak, nogę upieczoną za złotówkę, a ona kosztuje złoty 99, ale jak głupi miesiąc, jest tam, żeby tam pojechać. I mówię, Lidce, kup tutaj parę bułek, też nogę jej kup za złotówkę, bo ona dzisiaj będzie głodna, no i teraz zobaczysz, jaka będzie reakcja. Jak on przyjdzie pijany i nic nie przyniesie, to my też możemy jemu podziękować. Bo ja powiedziałam, Wiesiu, tu jest blok policyjny i masz być grzeczny. Czy to się... No, ludzie obserwują.
terenie, gdzie te sprawy duchowe... Tak, ludzie obserwują. A po co, jak pijak stoi z puszką piwa i pod szkołą, to chyba to jest źle. I niech on wygląda pięknie, ten wiesiowszy byłowi, tak wczoraj w galerii. Ja patrzę, taki siwy facet, rzeczywiście taki dziennikarz, taki polityk. Oj, jaki wielki. No, i tak wiesz, bo jak on się zadba, to ładnie wygląda, ale jak tak śmierdzi, ale on może i śmierdzieć też, że to wygląda, nie musisz pachnieć. No, także obserwuj, co, jak on dzisiaj będzie wyglądał. Ja powiedziałam Wiesiu, Wiesiulko, ty nie podpadnij, bo ja ci przebaczyłam, a tam wczoraj mówił mi taki jeden Marcin, bo on był, proszę ciebie, u zakonnicy i szedł ten kulawy taki, co na mnie mówi, pani Elu, i taki Marcin mówił, że tutaj przybyłowi ściągnął Rumunkę i jeszcze chyba tego Arka, co taki gruby i ten po studiach, i on nie ma co robić, to on jego z domu żona wygoniła wałkiem, przypierniczyła w websteście i on lata po tych galeriach i na jedną kartę postawił, że tylko chodzi do 10 w nocy tam, gdzie tylko możliwe, po hotelach idzie na pewniaka, że on jest zalogowany, że on jest tu za osoby i ten Wiesio za nim jest, dlatego, ale Wiesio się go bał trochę, bo on przypierdolu w łeb i Wiesio raz, dwa razy pod stół spadł. No to więc Wiesio się podlizuje, ale jak on ma duże pieniędzy, to sobie sam kupi piwo, ma w dupie te wernisaże. A tak to się musi gimnastykować, żeby tak, aby się temu Arkowi przypodobać. I ta Rumunka była, ten Ireczek był, Marcin mówił, prawdopodobnie to w domu, dlatego taki burdel. Janek Witek jak żył, mówi tak, słuchaj, u tego Ireczka to może z czasem, może nie ma gdzie wyprać. Bo Janek, wiesz, był gościnny. Ja mówię, słuchaj, ja z miłą chęcią go czasem zaproszę, ale jak mam tę świadomość, że u niego te nogi tak śmierdzą i on czasem z wewnątrz tak śmierdzi, że jakby tu wszedł, to byśmy my musieli pouciekać z tego domu. No właśnie, on teraz jeszcze się bardziej zaniedbał i nawet jak na tym lotnisku się przemywał, proszę ciebie, oddolnie od jajec, no to wcale nie musi tak mieć jaki ktoś, to trzeba się wykąpać i te brudy, żeby ściekły po nim jak po kaczce. No. Także słuchaj, u nas wszystkie bramy to są pootwierane, teraz ja tu jestem na tym i ten przyleciał ten wariat taki, że ja siedzę na biurku, bo już na mnie wściekły, że ja siedzę na biurku, a ja mówię, słuchaj, ja nie muszę siedzieć jak ten stary Lewartowski na tym fotelu, staruszek, to on tutaj prawie nie zacznie nieraz na tym fotelu, bo jak się siedzi pani kierowniczka na stołku twardym, to ma głowę obrotową, to wtedy nie śpi. I tak było w mowie ciała, proszę ciebie, że pani kierowniczka nie może mieć fotela wygodnego do spania, tylko musi mieć taki stołek, to utwór wjeżdża, taki, żeby ona się sama obracała na duchu swojej i jej głowa też, żeby była obrotna. A ona mnie tutaj, że ja na tym biurku siedzę, ja mówię, coś ty, to właśnie ja tu wszystko obserwuję, ja tu wszystko widzę. Ale głupi, i wraz się podpisał i poszedł. I ja mówię, siedź jeszcze, a on mówi, nie, bo zdenerwowałeś mnie, wiesz, takie głupoty. No, czyli, że zobacz, ludzie nie mają psychologii, są podekscytowani i zamiast dać przykład dobry, to jeszcze się denerwują i wszystkie tu płoszą, wiesz. Gdybym ja była głupia i nerwowa, to bym mu parę wiązek posłała. No ale po co, oczywiście? No, także słuchaj, ja jestem bardzo kształconą kobietą, bo tak, ja miałam psychologię pracy. Psychologii pracy było bardzo dużo na ten temat, że a to szare szafki w zakładzie pracy nie powinny być, bo szare są, wiadomo, zielone powinny być, zielone. Ja jemu to mówię, a on mówi, coś ty, kto to się na to teraz patrzy, na pieniądze, żeby zarobić. Ja mówię, no to bardzo źle, złe założenie. I to weź z takim ciałkiem gadaj, no, nie ma jak. No, także ludzie, choćby te swoją psychologię powinni mieć, jakoś tak od dziecka, logika dziecka, to już byłoby dobrze. A to są ludzie tak spaczeni, to tak pierdolnięci, że to już nic. No dobra, to ty tam sieć, no. Ja tu kupiłam sobie konserwę, kupiłam sobie chleb, ten majonez tu miałam, tak wcinałam, makaron to już chyba nawet nie będę gotować, bo w tym czajniku mi się nie chce. Nawet już do wieczora to mi się nic nie będzie chciało jeść. Upał jest, chodzę tu w koszulce, dźwigi, podziwiam, żurawie, wszystkie bramki podpierane, potem, wiesz, najwyżej. No, mam na to się patrzeć, bo, no to trzymaj się i patrz na tego Wiesia, no.
Dobra. Polityka jest trochę wyłączona, no, cześć. Natomiast już głos grupy ma pewne znaczenie. Także widzicie państwo, tutaj rozmawiam z tą historia hrabiną von Lipski. To znaczy wypracowany pokój jest rzeczą... I ona po prostu tam, ja wiem, warto pamiętać o historii, przywiozła jakieś tam resztki pieniędzy, te 150 zł. I ona tak myślała, że ktoś jeszcze coś tam dla niej kupi z tego. No to przecież jak za darmo korzysta z wody, za darmo mieszka, no to jak się przyłożyła, to chyba nie miała się spodziewać na coś więcej. No to więc może chodziła głodna dzisiejszego dnia. Ja mówię, że w takim razie, jeżeli ona miała być głodna, to dzisiaj kazałam temu Wiesiowiczowi, żeby on coś kupił. Bardzo mądrze i bardzo logicznie. Ale to jest tak odporna baba, że ona może dwa dni nic nie jeść i ponieważ jest tłusta taka wielka i gruba, to ona sobie nic z tego nie robi, mało tego, poza tym jak ktoś jej wiązkę pośle, to ona mówi, że to jest woda na jej młyn. Ona wtedy mówi, że to jest woda na jej młyn. No i bardzo dobrze, no to mniej więcej państwo mogliście się tutaj zorientować z tego, co ja tutaj... mogliście się państwo zorientować, że wszystkim po prostu brak jest mądrości. To, że na przykład Pan Jezus Chrystus się nie odzywał, to, że Pan Jezus Chrystus nie reagował na każdy wyskok tych debili, co go przecież zamordowali, zabili. Kato. Co to znaczy kato? Katować. Kato. Zabijać. No. Żeby Jezus Chrystus odpowiadał na każde słowo, na każde głupie pytanie, które zadawali w międzyczasie. No. Przecież faryzeusze, przecież saduceusze Jezusowi Chrystusowi zadawali często mnóstwo pytań. Nauczycielu, w sensie, żeby go podejść, żeby go zaatakować, w sensie, żeby go złapać na jakimś słowie, ale oczywiście, że im się to nie udało. I niech się wypchają. Także Jezus Chrystus jest, proszę państwa, dobrym przykładem dla nas. I teraz taka jeszcze jedna rzecz. Jak czasem się słyszy, że w radiu, no jeszcze nie było tej linii myśli, to więc gadali głupoty. I mówi na przykład dziennikarz do jakiegoś znawcy, że ja do pana, dla pana z wielkim szacunkiem, że z szacunkiem, prawda? No to już jest podejrzane. No, czy Jezus przyszedł po to, żeby ktoś go wychwalał, żeby ciągle chwalił go, żeby mówił, jaki on mądry, a on by pobierał tylko te pochwały, odbierał te pochwały jako wielki zaszczyt, no to by to wszystko świadczyło, że to właściwie nie jest Syn Boży, ani żaden Bóg, ani nikt święty, nikt taki, który by z nieba przyszedł. Radio Conchita. Proszę państwa, u nas na makiecie jest dużo ciekawych rzeczy. Jak dojechać do Anglii, Ameryki, Białystok, gdzie i skąd? Panie przewodniczący, jak gdzie i dojechać do Anglii, Ameryki, Białystok? Radę Mińską, przez Szwedzką po lewej, przez Marki do Anglii, Ameryki, Białystok. A Warszawa, takim ja wiem, magazynem jest. No tam na tej Radzy Mińskiej to na pewno. Ale co jeszcze mamy tutaj ciekawego? CBA zatrzymało biznesmena. I państwo zobaczą, jacy to biznesmeni są. No jesteśmy tutaj w sumie na Jelonkach. Jesteśmy w Warszawie. Maherowej w Warszawie. Warszawa jest jedną wielką wiochą. Warszawa jest. No i takiego różnego rodzaju problemy w Warszawie mamy. A tu jeszcze przy okazji, no, Hala Wola. To jesteśmy blisko Hali Woli. No, za tymi blokami tutaj jest Hala Wola. Proszę państwa, CBA zatrzymało biznesmena. Jakie to strasznie ciekawe jest. CBA rozbija warszawską ośmiornicę reprywatyzacyjną. Czyli, że prawdą jest. Jeździli za granicę, pełno pieniędzy mieli, proszę państwa. Rozbijali się samochodami. Nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia sądowego.
znany ze skupowania roszczeń, biznesmen Maciej M. i jego syn Maksymilian zostali wczoraj zatrzymani. Jego syn Maksymilian, czyli dla swojej rodziny, dla swojego pospólstwa, bo myśmy tutaj mówiły o Galerii Zachęta, że pani Wróblewska uśmiecha się i sobie zaprasza, za plecami jej rozdawane są karteczki, na przykład na bankiet. To niby nic takiego, ale to może się ktoś obrazić i nie jedna osoba się mogła obrazić, no i się oczywiście, że obraziła, bo skoro nie wpuścili jej na bankiecik, tam winko, jedzonko, kanapeczki, babeczki, sreczki, a kogoś innego zaproszono, to znaczy, że ludzie się dzielą i nie szanują siebie nawzajem, a nawet poniżają siebie, że ty jesteś gorsza, że ty jesteś niższa, albo jeszcze Wróblewska, dyrektorka obecna Zachęty, ja nie wiem, po co oni jeszcze ją trzymają, powinni ją dawno wywalić. Ona mówi, że to na przykład, jak ktoś się spyta, że to ten bankiecik to tylko dla artystów, tylko dla artystów, no to czyli, że kłamie. Nawet łże. Tutaj Szydło mówiła o PO, że raz mówili tak, żeby uchodźców przyjmować, potem nie przyjmować, a potem tylko 10 tysięcy, a potem żeby tak. Mówi, że kłamią, że kręci. No, Platforma Obywatelska. Czyli pozostało na tym, żeby w ogóle żadnych uchodźców tutaj do Polski nie wpuszczać, Bogu dzięki, bo co by to było, proszę Państwa, to wszystko, co jest ze szkła i stali, to wszystko by leciało, to szkło by się rozsypało w ciało, w oczy, w głowę i z metalem, z gwoździami, nie wiadomo czym, bo to różne bomby mają. Także proszę Państwa, no niesamowite by to mogło być, żeby na przykład dworzec centralny wyleciał w powietrze. No tak, pani Kopacz taka mądra była, chciała tutaj wpuścić wszystkich, no, na pewno by coś wyleciało w powietrze, na pewno by było poranionych ze 100 osób, na pewno by zginęło ze 40, prawda, i tak dalej, itp. Także bardzo dobrą mamy teraz linię Mysią, która troszeczkę może nauczy rozumu, rozsądku, ale że to wszystko są komuchy jeszcze i w tych firmach różnych państwowych mieli za darmo wszystko, kawę, herbatę, ale właśnie nie tylko, bo i te wycieczki i wyprawy, podróże po całym świecie. A jak ktoś się nie dorobił, to mógł okraść, nakręcić i tutaj państwo macie ojciec i syn. Ojciec i syn to może być przykład dobry, ale ojciec i syn to może być przykład zły. I tutaj mamy jeszcze raz, przypomnę, CBA rozbija warszawską ośmiornicę prywatyzacyjną. Znany ze skupowania roszczeń biznesmen Maciej K. i jego syn Maksymilian zostali wczoraj zatrzymani, a z nimi sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców majątkowych. No, także kupa śmiechu na wydechu. Czyli, że to mogą być takie mafie, które kradną wspólnie, mafijnie. No, i tutaj taki biedny człowiek był, bardzo prosił, czy nie może on do 22, do 10, do 12 w nocy popracować, nawet mi tutaj torbę otworzył, że on nic nie ukradł i tak dalej, i tak dalej. No to ten pseudoinspektor powiedział, że bardzo mu się to nie podoba i od razu, że taka osoba jest podejrzana. Podczas gdy nawet w niedzielę, proszę Państwa, nawet w niedzielę, lewym okiem tutaj patrzeć, facet mieszka na budowie. Poszedł do budy od strony toalety. Z toalety poszedł. I teraz po prostu o co chodzi, że mafia działa w różny sposób, tajemniczo, prawda? Że tutaj o byle czym się gada, rozdmuchuje się sprawy. No tak samo jak w czasie Jezusa Chrystusa, jeszcze raz wrócę, bo to co w Biblii najmądrzejsze,
No, a niech się dziady śmieją z Pisma Świętego, niech się dziady, niech wyrzucają w ogóle Pisma Święte do śmietnika, bo właśnie to ma miejsce. Ha. Także proszę Państwa, z igły widły. A tutaj ktoś, kto mieszka w budzie, może pracować na drugiej budowie, bo rano wyszedł, wiesz, na drugą budowę. Poszedł sobie. Panie przewodniczący, panie pośle, może kogoś innego tutaj mieszkać, ale o to chodzi, że jeżeli pracuje na drugiej budowie, to może jemu nie zależeć na tym, co jest tutaj na tej budowie. Dlatego też jak tutaj ukradli miedziane druty do tego dźwiga, proszę Państwa, wielkiego na kwotę 4000, no to mógł być ktoś z tej budowy, ale to mógł być ktoś z drugiej budowy i tym bardziej mógłby to być ktoś z drugiej budowy. Kupa śmiechu na wydechu, robi się chłodno, bo jest już wieczór, gdy nadaje nasze radio. I to KFM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Czyli, że widzicie Państwo, wszystkie te wydarzenia, to co się dzieje, to jest woda na nasz młyn, że państwo nasze jest złodziejskie, a przynajmniej było złodziejskie, a może teraz trochę przestanie być, bo wiadomo, że nie jest łatwo walczyć z mafią złodziei. I teraz jak oni okradli ten dźwig, czyli żuraw właściwie, bo to jest wielki żuraw, no to wcześniej kierownictwo kazało światła, żeby były, proszę Państwa, światła, żeby były wyłączone. Gdzie? No tutaj na dźwigu, na żurawiu, ani jednym żurawiu nie świeciło się światło. To, że teraz światło się świecą, to dopiero od niedawna, od miesiąca. A tak, proszę Państwa, było ciemno. I właśnie wtedy, kiedy było ciemno, okradli ten dźwig. O czym my mówimy? Mówimy tutaj o, być może, o mafii złodziei, którzy współpracują, współgrają ze sobą. I teraz taka Turysio mówi, że przywiozą klamki, będą drzwi wstawiać, no to pełno materiału przywiozą, proszę Państwa, takiego materiału przywiozą, cennego, drogiego i pilnować. No ale jak mafia gdzieś w podziemiach istnieje, albo że mafia jest, jakaś tam mafia, jakaś mafia ukryta jest, no to co? No to w dalszym ciągu będą kraść. To nie jest to, że linia mysia zapanowała i że od razu sytuacja się zmieni. Wszyscy Państwo dokładnie wiecie, choćby z języka polskiego, że te epoki literackie wszelkie, one nie następowały jedna po drugiej bardzo precyzyjnie, dokładnie i że często było także jakimś wydarzeniem historycznym, prawda? A no właśnie. No, upadek mocarstwa i zmiana kultury, ale to było rzadko. No, najczęściej to jest proces powolny, przechodzenie z jednego systemu w drugi, czy literackiego, czy politycznego. To jest proces powolny. Zamknijmy, bo tu, żeby to nic nie tego. Nic nie wiało. No. My tutaj mówimy o sędziach, mówimy o reprywatyzacji w dalszym ciągu. A ta niezależność, bo posłowie Platformy Obywatelskiej ostatni bastion, jakim jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, który stoi im na drodze. Maksymilian M. Zostali wczoraj zatrzymani, a z nimi sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców majątkowych. Maciej i Maksymilian M. dzięki skupionym roszczeniom stali się właścicielami atrakcyjnego gruntu na placu Defilad z przedwojennym adresem Sienna 29. Czyli widzicie Państwo, to wszystko tu jest napisane. Sienna 29, na którym można stawiać wieżowiec działek przy Twardej 8 i 10 oraz Królewskiej
36. Właściciele firmy, do której należy między innymi kontrowersyjny budynek przy Podwalu, zostali wczoraj zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Ujęto łącznie 8 osób, w tym znanego adwokata Andrzeja M., który od lat występował jako pełnomocnik rodziny M. Dwoje adwokatów, którzy byli kuratorami spadkobierców przejmowanych przez nich nieruchomości, Grażynę K. B. i Tomasza Ż. oraz rzeczoznawców majątkowych Michała S. i Jacka R. oraz Andrzeja K. Jak ustaliliśmy, cała grupa podejmowała działania wprowadzające w błąd sądy, urzędników i prawowitych spadkobierców w procesach zwrotów działek. Wartość szkód szacowana jest na 46 milionów złotych, ale może być znacznie wyższa. Będzie weryfikowana przez biegłych rzeczoznawców, mówi rzecznik CBA Piotr Kaczorek. Zatrzymani zostaną przewiezieni do wrocławskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Czyli widzicie Państwo, ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie mają gdzie mieszkać, bo znany z przejmowania atrakcyjnych terenów w stolicy Maciej M. trafił do wrocławskiej prokuratury. Także niech Państwo zobaczą, że zanim Państwo pojadą tutaj do Anglii, Ameryki Białystok, gdzie cerkiew, gdzie prawosławie, gdzie są ludzie prawi, prawosławni z krainy Kato, krainy Żebro i krainy Krado, to Państwo się tutaj jeszcze dużo nasłuchają. Tak. Nasłuchacie się różnych opowieści. Także niestety, tupki myślały, że wiesz, jak w białych kaskach chodzą, to są święci i mądrzy.